Cześć, ja jestem Aleksandros i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zapowiedzieć konkurs, jaki organizuję wraz z ImageCoinem, czyli bardzo interesującą monetą na temat wysyłania obrazków oraz wszelkiego rodzaju dokumentów, a także wideo poprzez ich wallet, czyli jest to tak naprawdę bardzo unikatowy coin, który umożliwia nam jakby tutaj właśnie prywatny przesył danych. Przykładowo możemy to wykorzystywać w wszelakiego rodzaju jakichś korporacjach, możemy to też używać jakby prywatnie ze swoimi znajomymi, możemy się wymieniać informacjami, jest to całkowicie anonimowe. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będziecie mieli możliwość wygrania 2000 zł w ImageCoinie. Jedyne co musicie zrobić to zostawić komentarz z adresem ImageCoina do oczywiście exchange'a, jakim będzie Citex lub MXC. Ja Wam dzisiaj pokażę Citexa. Musicie polajkować film i musicie zostawić subskrypcję, także tyle jeśli chodzi o to. No i co jeszcze? Aha, pokażę Wam też dzisiaj jak używać portfela, ale to za chwilkę do tego przejdziemy, bo jeszcze mi się tutaj synkuje reszta rzeczy, także za chwilkę tutaj Wam pokażę. Ok. No i też chciałbym napomnieć, że właśnie giveaway jest sponsorowany przez ImageCoina, także serdecznie dziękuję tutaj za pomoc finansową w zrealizowaniu tego konkursu. Ok, także to jest właśnie strona samego ImageCoina. Oczywiście możecie ją sobie przeczytać sami, możecie sobie ją bardzo prosto przetłumaczyć na polski. Jest tutaj trochę informacji, natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć o wiele więcej na temat samego ImageCoina, to zapraszam do moich anglojęzycznych filmów i tam dowiecie się na pewno dużo więcej. Jeśli natomiast chcecie sobie tutaj na własną rękę zrobić research, to też jest dużo filmów na YouTubie. W każdym razie, Citex, oni są ogólnie zlistowani na wielu exchange'ach chińskich. Wiele exchange'y też znalazło w nich potencjał, no i w sumie się nie dziwię, bo ten coin ma teraz około 1200 bitcoinów obrotu, a kiedyś ten coin był tak naprawdę niczym. I tutaj nie wyolbrzymiam, on naprawdę był niczym, bo sam posiadałem 4000 tych coinów, gdzie to było kiedyś warte, nie wiem, $40. I po aktualnej cenie, generalnie jakbym tego wcześniej nie sprzedał, no to miałbym $2800. Były tam lekkie zmiany, jeśli chodzi o jakieś tam marketingi i tak dalej, no i to pomogło im właśnie tak bardzo wzrosnąć, bo ten coin prawie był martwy tak naprawdę. Natomiast teraz przewiduje się tylko jego wzrost i to bardzo pozytywnie. Okej. Także tutaj mamy, jak widzicie, cenę, mamy tutaj parę taką. W każdym razie są oni na wielu właśnie exchange'ach, są też na Hotbicie, na CMX-ie, tak? Na MXC, znaczy na KREX24, na CryptoBridge'u, naprawdę na wielu wymianach są. W każdym razie ja Wam chcę tylko tutaj Citexa pokazać. Oczywiście resztę możecie sobie sprawdzić na własną rękę, są oni na CoinMarketCapie, tam też możecie śledzić wszystko. Oczywiście serdecznie Was do tego zapraszam. I tutaj mamy jedną z kilku par. Mamy tutaj parę do Bitcoina. No i jak widzicie, wolumen tutaj wynosi, jeśli się nie mylę, tak 3 246 000 ImageCoinów, więc to może już Wam mówić, jak ogromne sumy są tutaj obracane tą właśnie monetą. Bo generalnie takie 3 miliony, zaraz sobie zobaczymy, ile to będzie. 243 Bitcoiny, tylko na tej parze, pamiętajcie. Ok, no i tutaj jak widzicie są jakieś buy ordery, niekoniecznie są one jakoś opłacalne, dlatego ja osobiście raczej bym Wam polecał trzymać te coiny lub postawić je na sell orderze na jakieś tutaj, na jakąś tutaj większą cenę, tak jak niektórzy zrobili, na jakieś 14 tysięcy, może nawet więcej satoshi i cierpliwie sobie czekać. Generalnie jeśli też Wam się nie uda wygrać konkursu, to możecie sobie wejść na Discorda. Możecie sobie napisać do administratora, jeśli pokażecie mu, że wiecie jak wysyła się oraz otrzymuje się zdjęcia na wallecie, co wam za chwilę pokażę, to otrzymujecie 10 coinów za darmo, czyli aktualnie jest to $8, czyli myślę, że 40 zł dla każdego za nic tak naprawdę, bardzo fajnie sobie zawsze otrzymać. Także tak wygląda to, jeśli chodzi o Citex. I teraz Wam pokażę samolot. Robiłem na nim kilka transakcji, tutaj jakieś testowe. Tutaj otrzymałem jeszcze jakieś płatności swoje. Mam tutaj swój wallet i mam tutaj jeszcze wallet innego kanału, dla którego nagrywałem i trzymam ich coiny. Tutaj sobie na inny wallet przesłałem 300 coinów właśnie swoich. W każdym razie mam jeszcze 322 coiny na tym wallecie. To jest aktualnie jakieś $200 myślę i mam zamiar to trzymać, nie chcę tego sprzedawać. No bo jednak można tutaj ładnie zarobić. Także w transakcję macie
swoje ostatnie transakcje. No, myślę dość oczywiste, to wygląda praktycznie tak jak każdy inny wallet. Macie private send oczywiście i tutaj macie coś takiego jak wyślij. Możecie sobie wygenerować nowy adres. Ja to w sumie zrobię na potrzeby filmu. Żądaj płatności. Ok. Skopiujemy go sobie. I teraz jeśli wejdziecie sobie w wyślij, no to oczywiście normalnie tutaj wpisujecie sobie ten adres. Wprowadzacie sobie etykietę. Tutaj możecie załączyć obrazek. Ja tego nie będę klikał, no bo oczywiście wyświetlą się moje tutaj prywatne pliki. Natomiast klikacie sobie tutaj i wtedy wysyła wam się obrazek. Za chwilę wam to pokażę na moich starszych transakcjach, jak to wyglądało. Tutaj możecie załączyć jakąś wiadomość, no i oczywiście wybieracie, ile chcecie coinów wysłać. Możecie wysłać 0,01 i możecie też użyć private senda. Pokażę wam, jak to wygląda. Aha, dobra. Musi być więcej coinów. Dobra, to nie wiem, jeden myślę powinno zadziałać. Jeszcze więcej, dobra. W każdym razie, w takim razie wam tego private senda nie pokażę, aczkolwiek zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej działa. No dobra, także tutaj macie wysyłanie. Oczywiście w odbieraniu robicie sobie właśnie tutaj etykietę, tak jak ja to zrobiłem. Robicie sobie nowy portfel, tak? Klikacie sobie żądaj płatność i tutaj wam się wszystko wyświetla. Oczywiście wspierają one instant sendy. I co jeszcze? Dobra, chciałem wam pokazać transakcję, jak działa ten system załączenia obrazków. Także tutaj mamy pierwszy obrazek, właściwie pierwszą transakcję z tego portfela. Ma już ona 14 tysięcy potwierdzeń, więc jest dość stara, na dwa coinsy. I jak widzicie, jest to od nieznanego adresu, czyli jest wszystko anonimowo. To jest akurat mój adres, jeśli ktoś chce coś przesłać, no to oczywiście zapraszam. W każdym razie, jak widzicie, jest tutaj załączony obrazek, akurat tutaj czatu z moim kolegą oraz z administratorem projektu, którego serdecznie pozdrawiam. I tutaj mamy przycisk download, gdzie możemy ten obrazek pobrać. Natomiast ja tutaj też wysłałem koledze tutaj takiego mema akurat, żeby on mógł to zaprezentować na jego filmie. I tutaj też widzicie, jest pokazane, do kogo zostało to wysłane, ile jest potwierdzeń, kwota netto oraz ID transakcji. Możecie je sobie sprawdzić na ich Explorerze. Także, jak już mówiłem, sam w sobie portfel jest bardzo prosty w obsłudze i generalnie tutaj nie ma się nad czym jakoś bardzo rozwodzić. Jest on generalnie bardzo przyjazny, jeśli chodzi o użytkownika, także myślę, że każdy się w nim odnajdzie. No i co? I to by było chyba na tyle z tego odcinka, także serdecznie Was zapraszam do brania udziału w konkursie, natomiast jeśli Wam się nie uda, to oczywiście zapraszam Was po odbiór darmowych 40 zł na ich Discordzie w postaci 10 image coinów. Także pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz komentarzu pod tym odcinkiem. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!